Załóż, ziomek, ten plecak. Co? No co? Ja tak kładam, a tylko na to. No to załóż na oba. O, mam nadzieję, że kitek to nie będzie szedł za nami. Żeby go tu czasem coś nie splackowało. Dobra. Skibidibidip. Kitek? Nie, nie, kiciuś. Weź, pędź tam do siebie. No. Dobra, chodź Władek, bo nie mamy czasu. Chodź. Chodź. Uciekaj, uciekaj, kitek. Założyłeś? No, jak plecak normalnie. Kiciuś, nie, nie, uciekaj, uciekaj, idź. Ach. Dobra, w drugą stronę to już jadę. Boleje. Się nie chcę rozpuścić. No już jesteśmy w domu. Ja ten film to tak naprawdę zacząłem od Władka i od wyjścia dzisiaj na basen. Władka zaprowadziłem, później Władka odebrałem. Dopłaciliśmy 3,20, bo się Władek jeszcze chciał wyhasać na tych tam zjeżdżalniach, coś tam, coś tam. No i ogólnie w sumie to był piękny widok. Za 3,20 to jak najbardziej. Ja się zgadzam. Dobrze się bawili tam. No i tak. To może być ostatnie wideo dzisiaj, bo wyjdziemy do znajomych zaraz. Łomża, proszę Państwa, wchodzi jak zawsze. Cudnie. Piękna sprawa. 6%. Niestety małe, ale za to jaki styl butelki. Dla mnie bomba. Jakby co? I to jest chyba jedyne piwo słodkie, które akceptuję. Co teraz będzie? Przepraszam, jak ostatnio spróbowałam tego Pilsnera. Pilsnera, no Pilsner, tak. No Pilsner, ale to jest Pilsner, to jest w ogóle, wiesz, druga strona skali, nie? No to ja wolę tam tą drugą stronę. Tak? Tak, chociaż tutaj ta butelka mi się zawsze podoba i tak. Butelka jest super. No. W ręku trzyma, ale najlepiej mieć oba w domu. I Pilsnera i Łomża. To bardziej tamtym. Pilsner, no tak, do jakichś takich do grilla, czy to do grillów, grilli, czy tam do grillów, to tak, to Pilsner, zdecydowanie. Tam pod wiatą, o. No. Czad. No i zielona butelka. Chociaż o tej zielonej butelce pamiętasz? Nasłuchaliśmy się, że jak zielona butelka, jak piwo ma zieloną butelkę, to dobrze, tak. Bo czekaj, nie to. Chyba tata mój taką historię. Że jak jest zielona butelka i na słońcu, to coś tam się dzieje w środku. O, dobra. To ostatecznie lepiej było, żeby była zieloną. Inaczej. Piwa prestiżowe mają zieloną zwykle. Na to wychodzi. No ale niby to Lech też ma zieloną. Lech też ma zieloną, a Lech jest... Lech powinien być w ogóle karany. Powinno być picie i kupowanie tego. To powinno być wydarzenie na Facebooku. Likwidacja Lecha. Nie wiem jak Państwo, ale Lech dla mnie jest po prostu ostatni. To trzeba odczekać. To nie jest kwestia prestiżu, bo za dużo marnych piw ma zielone butelki. Tak? Heinekeny, Carlsbergi. No dobra, to już wolę Heinekena i Carlsberga, chociaż to są takie siki Weroniki, że normalnie szok. Ale przy Lechu to są piwami super ekstra. Premium. A właśnie, a tutaj Łomża przeczy tym wszystkim zasadom i ma brązową butelkę i śmieje się z tych wszystkich prestiżowych piw. Może my coś mylimy, może to nie zielona butelka była, ta, tylko właśnie brązowa ta lepsza. Nie wiem, ja już o, nie wiem. Tego. No. Jest taka dziwna teoria. A jeszcze dla pewności to sprawdzę. Tak. To jest bardzo dobre piwo. Nie wiem, chyba się starzeje, bo to takie zielone łomżowe też mi zaczyna smakować. A kiedyś w ogóle gardziłem tymi. Ale chyba mi nie smakowało. Takimi łomżowo tam. Łomża i co to jest drugie? Pierła. I pierła. Chociaż no będąc w Lublinie, no to nie sposób nie wypić pierły. Wiesz, w takich miejscach to i tyskie może smakować, nie? Tak. No dobrze, proszę Państwa. Klara tam się dobiera do prezentów. No to Klara, proszę Cię. A kitek co, też tam coś wyciąga? Nie. No to całe szczęście. Dobra, a gdzie reszta dzieciarni? Nie wiem, chyba na górze. Widzisz, Klarucha? Widzisz? No, było po drapanku. Klara, to nie jest zabawka, mówiłem Ci. Chyba mocno był. Będzie płakane? Żyjesz? Tak. Chodź. Chodź.
Ja Chodź, może się tutaj ojojamy, lepiej chodź. się tu rozłączę. Chodź, ojojamy.